walce na KSW 60, po ciężkiej walce, no ale nie da się ciebie skończyć, co? Nie da, jak to miało być, nie da się mnie kurwa znakautować. Nie no, no ciężka walka, ale cieszę się, że już stoję. Fajna walka. Taki chciałeś? Taki chciałem, taki chcieliśmy, pamiętam jak mówiłeś przed walką, że czekacz na ten pojedynek był taki jak chciałeś. Jak najbardziej. Mimo porażki mam wrażenie, że wszedłeś lepiej niż twój przeciwnik z tego pojedynku. Mimo porażki, no Patryk tam jeszcze, no ciężko z nim jest. Ale jestem przegrany, ale i tak, no szkoda, wiadomo, że to jest ta jedynka w rekordzie. Ale już jak kończyła się ta walka, to ja czułem, że przegrałem, no my jestem już trochę świadomy tego, wiedziałem, że tam więcej miał kontroli w tym parterze. I wiedziałem, że przegrałem, ale mogę tak przegrywać. Czasami się wygrywa mimo porażki, ale chciałem zapytać o tą balachę na kolano, tam było tak blisko, co się stało? Tam strzeliło jemu w kolanie, nie? Ja, to jest moja taka trochę techniczka. I tam naprawdę coś strzeliło. To było dopięte, tak? Łapiłem raz, poszedłem po klucz na stopę, zawinął mi to Damian, mówi wejdź w nosiak. Poszedłem w nosiak, potem znowu była balacha. Złapałem już pod łokieć, Szumlas krzyczy, strzel z biodra. Pff! I czułem, jak tam strzeliło coś w kolanie. No nie klepnął tego. Jakim cudem? Jest twardym skurwielem, po prostu, tak jak ja. Nie klepnął właśnie tego. Z czego jest twoje serce wykonane? Moje serce z Goczałkowic. Jest takie, no ale faktycznie ta balacha, tam szacun, bo tam naprawdę mu coś strzeliło. Potem poszedłem na klucz, na stopę, tam się wywinął. Fajne, no i fajnie. Chcę to zobaczyć już tą walkę, nie? Myślę, że kandydat do walki roku. Andrzej Kostera mówi, że jak bokser jest taki, wiesz, w zagrożeniu, to jedną nogą jest na skórce od banana, a drugą nad grobem. Zastanawiam się, czy ty się tak czułeś w trzeciej rundzie, no bo tam na wątrobę, chyba na korpus, mocne ciosy poszły. Mega mocno, no. Ja czułem w ogóle na schaba jakiś tam problem. Trafił raz kolanem, bam, bam, drugi. Ja czułem, jak on, widziałem to, jak trafiał to, nie? I wiedziałem, że muszę skleić, bo odruch Damian jeszcze sklei, gdzieś tam poszedłem po pas, nie wiem, bo go wyniosłem, rzuciłem. No chyba to było ładne, kurczę, Laszka, nie? Ale faktycznie poczułem te ciosy, no ale nie da się mnie, kurde, znokautować. Ale mówiłeś też przed walką, że chciałbyś, aby to było tak jak w programie, że Maciek Kawulski wchodzi i gratuluje wam walki. Czy był już jakiś odzew od Maćka albo Martina, że daliście świetną walkę i tak jak Patryk wspominał, że czeka na te walizki z dolarami, czy liczysz, że tak się wydarzy? Wiesz co, jak skończyła się walka, to szukałem palcem gdzieś Maćka, nie umiałem go znaleźć, nie wiem, czy w ogóle jest na gali, ale widziałem, no właśnie, ale widziałem tylko, jak Juras pokazał okejkę i to jest dla mnie, wiesz, to jest jakby taki wyraz tego, że jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i zrobiłem to, co do mnie należało, więc no sorry, ale sobie daję takie walki. Co z nogą, bo chyba dosyć mocno rozbita, już stoisz oczywiście teraz, ale... Wiesz co, na pewno plan był taki, żeby okopać mu łydkę, trafił mnie dwoma kalfkikami. Chwała, że potrafię zmieniać pozycję i wychodzi mi to płynnie, więc po prostu zmieniłem, biłem się dalej. Łydka, wiadomo, obita, ładnie tam kopnął, ale coś mi też strzeliło w kolanie. Przypuszczam, że tam gdzieś AC albo MCL jest troszkę naderwany, coś się stało, pewnie wyjdzie rano, nie? Ale generalnie to chyba jest w miarę ok. Wymarzony następny rywal? Nie mam takiego. Teraz potrzebuję urlopu, potrzebuję zadbać trochę o takie... Wiesz, trochę prywaty. Poświęciłem ostatnie 4-5 miesięcy na naprawdę dymanie w tym kierunku, w rozwój w tych aspektach sportowych. Miałem się widzieć w listopadzie, potem w lutym, potem raz w kwietniu i ten fight camp był tak długi, że się bałem, że będzie za długi. A więc teraz potrzebuję naprawdę miesiąca przerwy gdzieś od maty, trochę żyga MMA. Miesiąc przerwy i wracam do mądrych treningów i pewnie widzimy się niedługo, nie wiem z kim. Z kimkolwiek. Są plany na drugą edycję, tylko jeden. Byłbyś chętny, żeby wziąć w niej udział? Mhm. Ale bierzemy tą samą ekipę, co w pierwszej. W pierwszym odcinku i jadę od razu. Powiedz, przy tej walce straciłeś zero z rekordu. Czy to jest jakieś obciążenie? Jest ci tego żal, czy w ogóle nie przykuwasz do tego uwagi? Wiesz co, bałem się tego bardzo, ale teraz się cieszę, bo już nie ma tego takiego ciężaru, że kurde, jesteś niepokonany, musisz stracić. Straciłem to zero, a mam wrażenie w moim odczuciu, że tak jestem wygrany. Więc cieszę się, że to zaraz straciłem z Patrykiem, ale z tym żyjemy. Dzięki. Dziękuję.